Zobaczcie, to jest kotek, którego znaleźliśmy potrąconego w zeszłym tygodniu. Już tydzień jest u nas, jest kicią. Jest bardzo niezadowolona, ale już są coraz bliżej z naszą kicią. To jest pierwszy raz, kiedy są tak blisko. Ciu, kochanie. Akwarium ma się dobrze. O, wszystko ładnie pływa. Czekajcie, zrobię jakieś zbliżenie. Tu pod tym lotosem, bo to jest korzeń. Pod tym lotosem parka barwniaków. Wygrzebała sobie dziurkę. I chyba już będą mieli za niedługo morze. Parka, która jest tam z tyłu. Kurczę, sorry za to odbicie. Poczekajcie. Parka, która jest tam z tyłu, za korzeniem, walczy z tą parką, która jest tutaj. W tym lotosie, ale co jest najlepsze, to ta parka z tyłu ma już młode i te młode już razem z nimi atakują tą rodzinkę tutaj. No po prostu jest to takie śmieszne. Tutaj jest kolejny tatuś, bo parka, która jest tam w głębi, już też ma małe, ale są bardzo malutkie, są gdzieś tam 3-dniowe maksymalnie. I jest jeszcze jedna parka, która jest w tamtym rogu, która już odchowała jednego takiego dużego, a oni byli pierwsi, no i ten miot taki jest. Tylko jedna sztuka się odchowała. I to chyba nawet jest ten właśnie odchowany. Tak, kurczę, ale on już jest duży. Albo nie, 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 to przepraszam was, to jest samiczka z tej parki. O, i są z młodymi, ciekawe, czy będzie widać. Tak, widać, to jest ta, która ma najmniejsze maluszki. Sorry, że ten dzisiejszy film jest taki brzydko nakręcony. Te mają, są trzecią parą, która ma młode w moim akwarium. No i jest to najliczniejszy miot, tak jakby się uczyły od siebie. Poszły sobie maluchy za nim jak chmurka taka. Ja jeszcze widzę, ale kamera już ich chyba nie widzi. Są pod liściami lotosu w tej chwili, od spodu sobie tam jedzą. Maski się bawią. Dobra, słuchajcie. Miłej niedzieli. Sorry, że tak z ręki, ale się ucieszyłem, że te kotki wreszcie się tak trochę zaczęły dogadywać, bo straszna walka była wcześniej. A to, co tak jęczy w tle, to jest kocur, który chce, żeby go wypuścić przez balkon. To jest ostre. Chyba nie. Na razie.